dzisiaj taka wakacyjna ciekawostka. Zwodzony most w Dziwnowie. To jeden z niewielu chyba takich mostów tutaj w tej okolicy, chociaż nie wiem, może jeden z wielu, ale ja o niewielu wiem. Jest moment otwierania się. On się o co dwie pełne godziny otwiera. Z tego co przeczytałem, czy 10, 12, 14, 16 chyba, ale dodatkowo w okresie tam wakacyjnym jeszcze chyba o 13 i o 17 dodatkowo. Teraz właśnie jest godzina 13. Jak widać, most się otworzył do całkowitego otwarcia. Akurat żadna jednostka, zdaje się, że pływająca, nie oczekiwała na otwarcie. Widać, most jest dużo dłuższy, ale otwiera się tylko ten jeden segment między dwoma filarami. Tu trochę inna perspektywa. Widać jezdnię. O, i teraz wpływa statek. Czyli jednak coś czekało na... No, zasuwa dość szybko. Jeszcze jakaś żaglówka płynie. Widać, po sygnale zamyka się most. Światło czerwone się na sygnalizatorze widać włączyło na łódek. Tutaj z tej strony nie widać, ale to prawdopodobnie siłowniki hydrauliczne są po drugiej stronie. Widać je na tych filarach. One zbyt dużej siły prawdopodobnie nie muszą używać, z tego względu, że tu jest przeciwwaga dość duża po mojej stronie. I silniki elektryczne, zapewne hydrauliczne, odpowiadają za to, żeby ten most zwodzić, tak jak to się mówi, most zwodzony. No, za chwilę będzie pewnie moment połączenia już jezdni całkowicie. Bardzo to zwolniło. Też ciekawostka taka inżynieryjna,
coś innego niż zwykle u nas, ale pomyślałem, że może to zaciekawić. Tym bardziej, że okres wakacyjny, więc jakbyście byli tu w rejonie Dziwnowa, to warto się zatrzymać i sobie zerknąć. W internecie można znaleźć dokładnie lokalizację. To jest nad rzeką Dziwną. Tą rzeką tutaj z tej zatoki wypływają statki na, już na Bałtyk, takie turystyczne, więc jak ktoś lubi takie atrakcje, też można się między innymi tym właśnie, co tutaj wypływał, przepłynąć. No i tak jak mówię, ciekawostka inżynieryjna, ciekawostka starej techniki, chociaż ten most już jest po jakiejś tam modernizacji ileś lat temu, ale takich mostów zwodzonych tutaj w Polsce na pewno było kilka o różnej historii. Kiedyś pokazywaliśmy na naszym Facebooku most, pierwszy spawany most niedaleko Łowicza, a teraz taka inna ciekawostka. Pozdrawiam, udanych czasów, bezpiecznych powrotów. Wszystkiego dobrego, cześć.